Temat tygodnia. Dzień dobry. Tu Łukasz Lipiński. Witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka, Temat Tygodnia. No w tym tygodniu jedynym tematem, czy głównym tematem, który nas interesuje są oczywiście wybory. A żeby zagłosować w wyborach, no trzeba tam kilka rzeczy zrobić, i dlatego postanowiłem na ten ostatni przedwyborczy podcast zaprosić Różę Rzeplińską, szefową serwisu Mam Prawo Wiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy, może. Ja wiem, że dla części państwa to może być śmieszne, ale zacznijmy od takiego abecadła. To znaczy, idę do tego punktu wyborczego. Pamiętam z jakiejś jeszcze kampanii z 1989 roku, jak. Jacek Fedorowicz przypominał, żeby wziąć jakiś długopis, prawda, ze sobą, jakby tam na miejscu był jakiś kłopot, ale przede wszystkim, na przykład, jak ktoś potrzebuje, żeby wziął ze sobą okulary, bo tam okularów na miejscu nie będzie. No i co, wchodzimy, tam się rejestrujemy i dostajemy karty do głosowania. Ile kart i co z nimi należy zrobić? Przede wszystkim weźmy ze sobą jeszcze dokument ze zdjęciem. Koniecznie. Najlepiej, najlepiej dowód to Albo paszport. Albo paszport, ale może być też książeczka wojskowa. Przychodzimy i otrzymujemy od komisji wyborczej trzy karty do głosowania. Kartę do Sejmu, kartę do Senatu i kartę referendalną. Na karcie... O karcie referendalnej pogadamy jeszcze później. Skupmy się na razie na tych dwóch, czyli Sejm i Senat. Na karcie sejmowej będziemy mieć mniej więcej od 100 do 200 kandydatów w zależności od okręgu i oni będą podzieleni na komitety wyborcze. Najpierw szukamy komitetu wyborczego, który nas interesuje, a potem na liście tego komitetu znajdujemy nazwisko kandydata albo kandydatki, przy którym popularnie mówimy chcemy skreślić, ale nie, chcemy postawić znak X. Stawiamy go w kratce, jest taka kwadratowa kratka przy jego nazwisku i tam stawiamy X. Tak, i stawiamy znak X przy jednym nazwisku na jednej liście i podobnie robimy na karcie do Senatu, gdzie w zależności od okręgu będziemy mogli znaleźć od dwóch do czterech kandydatów i ponownie wybieramy tylko jedną osobę. Dokładnie tak, a co do tej trzeciej karty to jeszcze pogadamy. No ale dobra, no, mogą się też zdarzyć sytuacje, że na przykład idę do tego, do tego obwodu, w którym jestem przekonany, czy do tej szkoły, która jest najbliżej mojego miejsca zamieszkania na przykład, tak? bo to zwykle jest szkoła albo podobna placówka, idę, a mnie tam nie ma w tej liście. To co możemy zrobić na tym etapie, żeby w niedzielę uniknąć tego rodzaju niespodzianki, zwłaszcza, że no, dobiegają sygnały, to wcześniej mi o tym opowiadałeś, o tym, że rzeczywiście niektórzy wyborcy nie znajdują się w tym obwodzie, w którym im się wydaje, że się znajdują. Przede wszystkim jesteśmy społeczeństwem migrującym. Nie, to, p, p, zameldowanie już nie jest czymś takim oczywistym, co nas wiąże z miejscem zamieszkania, a ostatnie wybory, przypomnę, było, były latem 2020 roku, więc część z nas, a wcześniej w 2019 roku, część z nas w ogóle nie pamięta, gdzie jest przypisana, gdzie głosowała, była pandemia. Zachęcam Państwa, są na to jeszcze dwa dni do czwartku 12 października, ale dobrze się tym zająć od razu mamy wtorek, żeby wejść w aplikację M Obywatel, albo tą aplikację, która, którą się posługujemy, żeby załatwić różne sprawy urzędowe i tam wybrać y z listy zadań Twoje dane, a w nich centralny rejestr wyborców. Czyli M Obywatel, Twoje dane, centralny rejestr wyborców i tam. Pojawi się informacja, w jakim miejscu będziemy głosować. Dlatego, że dla części z nas być może system zapamiętał nas po miejscu naszego meldunku, hmm. a niekoniecznie tam, gdzie na przykład w 20 roku w wyborach prezydenckich żeśmy się przepisali. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie byli zaskoczeni, żeby w dniu wyborów nie okazało się, że nie ma nas w tym lokalu wyborczym, w którym chcielibyśmy zagłosować. Ja akurat się znalazłam tam, gdzie byłam wcześniej. Ale jeżeli jest tak, że nie chcemy głosować albo nie wiemy gdzie będziemy 15 października, dlatego że prowadzimy bujne życie towarzyskie i podróżnicze, to zachęcam Państwa, żeby również do 12 pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i z tym zaświadczeniem, z tą magiczną karteczką, której nie wolno zgubić, możemy głosować w dowolnym um, lokalu wyborczym, w dowolnej komisji. I z nie, jeszcze jedna opcja, możemy przepisać się do konkretnego lokalu wyborczego, do konkretnej komisji, wskazując ją, no już wtedy nie ma możliwości przepisania się, tylko głosuję tam, gdzie się zapisałam. Hmm, hmm. No ja tak zrobiłem na przykład, bo w zeszłym tygodniu, jak sprawdzałem, miałem inny adres w tym centralnym rejestrze wyborców, zresztą ja zrobiłem jeszcze trochę inaczej, po prostu wpisałem się w Google centralny rejestr wyborczy i tam podało mi linka i dalej mnie poprowadziło za rękę, tam potwierdziłem swoje dane za pomocą... Za pomocą banku i wszystko jakoś poszło chyba w dwie minuty, więc zachęcam te osoby, które mają dostęp do internetu, żeby zrobiły to online, to naprawdę jest bardzo prosta procedura. Komputer prowadzi nas za rękę, nie ma się czym przejmować i zajmuje to szybko, a już po chwili przechodzi mail, który potwierdza, że na przykład tak jak w moim wypadku jestem zarejestrowany w tym właśnie nowym obwodzie, czy w tym obwodzie, który jest najbliżej mojego obecnego miejsca zamieszkania. Tak, bo dwie rzeczy są ważne. Ta, to przerejestrowanie się do konkretnego lokalu, do konkretnej komisji, możemy to zrobić online. Natomiast pobranie zaświadczenia wymaga od nas pójścia do dowolnego urzędu gminy, gdzie wypełniając imię, nazwisko i nasz numer PESEL, urzędnik wyda nam to zaświadczenie. Ważne jest, żeby w telefonie zaktualizować aplikację M-OBYWATEL, ponieważ ona dopiero po zaktualizowaniu. Ten centralny rejestr wyborców od razu nas, nam się tam wyświetla i od razu możemy tę procedurę przeprowadzić. No dobrze, to wszystko jak jesteśmy w kraju, ale mogłoby się zdarzyć, i część naszych słuchaczy mieszka też za granicą, a z wyborami, z zagranicą jest problemów cały huk, głównie wywołanych przez. Nową regulację wprowadzoną weszła w życie chyba pół roku temu w kodeksie wyborczym, która polega na tym, że trzeba przeliczyć wszystkie głosy i sporządzić protokoły. Taka komisja w ciągu 24 godzin, inaczej te głosy przepadną. A te obwody zagraniczne, no to są gigantyczne, prawda? Po pierwsze obejmują wielkie, wielkie obszary, a po drugie no w tych wyborach re rekordowa liczba Polaków się zarejestrowała. Jak ostatni raz sprawdzałem, to było 350 tysięcy ludzi czyli już o 150 tysięcy chyba więcej niż w wyborach poprzednich, na po razie znacząco więcej. No i co z tym można zrobić, bo już dochodzą nas sygnały, że te obwodowe komisje to już nie chcą specjalnie ludzi rejestrować, uznają, że więcej to nie dadzą rady przerobić, czy część tych głosów z zagranicy jest po prostu skazana na to, że przepadną? Tutaj musimy rozebrać kilka... Kwestii. Po pierwsze, ten limit czasu 24 godzin dla komisji, on został wprowadzony kilka lat temu, tylko nikt z nas nie zwracał na to uwagi. W wyborach w 2020 roku w komisjach za granicą zarejestrowało się 500 tysięcy osób, z czego 400 tysięcy zagłosowało. zdecydowana większość korespondencyjnie. Tylko pamiętajmy jednym: to były wybory, w których komisja, nawet licząc te głosy korespondencyjne po zamknięciu. Lokali wyborczych miała, kładła je na trzy kubki. Na Andrzeja Dudę, Rafała Trzaskowskiego i nieważne, prawda? Hmm. I to po prostu szybko szło. W tym przypadku problem polega na tym, że mamy wybory do Sejmu, Senatu i referendum. Państwa Komisja Wyborcza, mimo apeli zarówno środowisk polonijnych, jak i tutaj działaczy czy specjalistów do spraw prawa wyborczego. Nie zgodziła się na to, żeby na przykład rozdzielić, zgodzić się na to, żeby komisje wyborcze za granicą mogły najpierw przesłać protokół sejmowy, potem protokół senacki, a na końcu protokół referendalny. Szczerze, że chyba w ustawie referendalnej nie ma tego wymogu 24 godzin, prawda? Gdzieś czytałem, nie zajrzałem do ustawy, przyznaję się bez bicia, ale chyba tam tego wymogu nie ma. Mamy szereg nieścisłości związanych z tym, że e, ustawa referendalna nie została dostosowana do kodeksu wyborczego. I no, w zasadzie Państwowa Komisja Wyborcza musi wydawać decyzje czy uchwały interpretujące na korzyść jednego albo drugiego przepisy kodeksu wyborczego, co oczywiście wprowadza chaos i no, też to, co czytamy, o czym czytamy w mediach, prawda? My mamy szereg głosów, ekspertów, prawników, którzy się zajmują prawem wyborczym, tylko że te ekspertyzy nam niewiele dają, dlatego że na koniec to decyzja Państwowej Komisji Wyborczej i jej uchwała będzie wiążąca zarówno dla komisji wyborczych, ich członków, jak i dla nas jako, jako obywateli. Ale wracając do wyborów za granicą. W 20 roku były takie obwody w, w Manchesterze dwa po 11 tysięcy ludzi. Tyle mm. ludzi było tam zgłoszonych, więc wyobraźmy sobie, że teraz te głosy miały być przeliczone. Komisja, żeby mogła sprawnie pracować, to powinna mieć około 1600 głosów. Wszystko jedno, czy to jest w Polsce, czy to jest za granicą, żeby je przeliczyć, żeby móc sprawnie pracować, i żeby przypomnijmy, y, członkowie komisji muszą przeliczyć i muszą być przytomni przy tym liczeniu, y, dlatego że no, jakby. Nie mogą pójść spać w trakcie, no mogą sobie zrobić przerwę, ale to w przypadku zagranicy to jest wolności. Nie że też jest taki przepis, że jakby każdy głos musi być okazany wszystkim członkom komisji, prawda? Tak, jakkolwiek komisja, Państwowa Komisja Wyborcza tutaj już nie jest taka ortodoksyjna. Tu no, odsyłam Państwa do uchwały nr 211 na 2023 Państwowej Komisji Wyborczej, tam znajdziecie wszystkie te szczegółowe regulacje dotyczące tego, w jaki sposób głosy mają być liczone. Istotne jest to, że faktycznie obywatele polscy mający prawo głosu za granicą otrzymują maile z konsulatu, że bardzo prosimy o wybranie innego lokalu wyborczego, ponieważ w naszym lokalu wyborczym już właśnie to 1600 osób głosujących jest przekroczone. Takiego maila dostała też moja siostra, która ma do każdego z lokali wyborczych z miejsca, w którym mieszka, 5 godzin. Hmm. W 2020 roku, a nie w 2019 roku, nie otrzymała takiego maila z Państwowej Komisji Wyborczej, mimo tego, że, przypomnę, w 2019 roku było wiadomo, że dużo ludzi zagłosuje. Czyli już wiadomo, że ten mail i ta informacja nie dotyczy tej kolejki, która będzie stała, bo tam jest napisane, że no, proszę Państwa, to będzie kolejka, to będzie utrudnienie. Nie chodzi o kolejkę, tylko chodzi o to, żeby głosy mogły być sprawnie policzone. Przypomnijmy jeszcze jedno. Wyborcy za granicą głosują na listę warszawską, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. I spośród tych kandydatów wybierają... Dramatem dla tych wyborców jest to, że może się okazać, że ich głosy nie zostaną policzone. Jeżeli hmm. trzy protokoły nie zostaną przesłane, wszystkie te głosy idą do kosza. To może stanowić podstawę dla zaskarżenia ważności wyborów ze względu na nierówność w dostępie do, do, do możliwości uczestnictwa w głosowaniu dla wszystkich obywateli. No tak, to rzeczywiście, rzeczywiście jest, jest problem. Część tych głosów może zniknąć. Pytanie brzmi, bo zdaje się, że termin dopisywania się, czy, czy jakby rejestrowania się w tych komisjach mija dzisiaj. Rozmawiamy tak. we wtorek. Pytanie brzmi, czy jakimś rzutem na taśmę MSZ mógłby, jakby chciał jeszcze coś, coś zrobić? To byłoby zgodne z prawem? Jakaś taka operacja stworzenia jeszcze tam kilku komisji wyborczych, żeby ci ludzie się rozproszyli jednak dało się ich policzyć? To się wydarzyło w ogóle wcześniej. Polonia zorganizowała, trzeba powiedzieć, że Polonia się bardzo zorganizowała. Czyli w jednym budynku, w jednej przestrzeni zorganizowała na przykład dwie albo trzy komisje wyborcze, czyli te głosy się rozłożyły. Te kolejki będą trzy. Ciekawe, jak to w ogóle będzie zorganizowane. I teraz też byłoby to możliwe. MSZ musiałby wystąpić z wnioskiem do państwowej komisji wyborczej, a ona musiałaby się na to zgodzić. Jest bardzo mało czasu. I jeszcze trzeba tych ludzi przeszkolić. Teoretycznie jest to możliwe. Ja liczę na to, że wiedząc o tych problemach, które mają i w Norwegii, i w Szwecji, i w Holandii, i we Włoszech, Polacy chcący głosować, że jednak nasz MSZ umożliwi pełne uczestnictwo w wyborach. Bo przypomnijmy, oczywiście, że to jest tak, że w wyborach w 2020 roku 75% głosów zdobył, za granicą zdobył Rafał Trzaskowski. Ale z drugiej strony też ci Polacy pracujący zarówno w, w Wielkiej Brytanii, jak i w Holandii, jak i w Belgii, niekoniecznie wszyscy głosują na, na koalicję obywatelską mm. czy na trzecią drogę. Wśród nich są też tacy, którzy będą głosować na prawo i sprawiedliwość, co wynika... No, z, z tego, z, z jakich pochodzą środowisk, jakie mają poglądy polityczne, czy też do czego jest im z różnych przyczyn bliżej. Więc nie należy zakładać, że wyborcy za granicą są po prostu gorsi. Hmm. To też wyborcy amerykańscy przez dłuższy czas raczej głosowali na prawicę, mówię historycznie, nie tylko na PiS. To Jeszcze powtórzmy, o które kraje szczególnie chodzi, gdzie są największe kłopoty w tym momencie. Norwegia, Szwecja, Holandia. I Włochy, ale generalnie hmm. kraje europejskie, bo powiem tylko Państwu, to, za, to mnie zaskoczyło, że w Stanach Zjednoczonych głosuje tylko kilkadziesiąt, niespełna 40 tysięcy Polaków. Ta Polonia albo jest rozproszona, albo nie ma już prawa do głosowania, albo w ogóle nie jest zainteresowana, nie czuje na tyle związków z Polską, żeby brać odpowiedzialność za to państwo. Najwięcej głosujących związanych z Polską. Obywateli za granicą jest w Wielkiej Brytanii, a następna ta nasza diaspora głosująca to są Niemcy. To bardzo ciekawe, bo się zawsze wydawało, że ta amerykańska Polonia to jest tak strasznie zaangażowana w te polskie sprawy. Kolejna rzecz, którą, o którą zapytał, to przez ostatni tydzień po mediach społecznościowych krążyła taka plotka, że te no właśnie, bo mamy problem karty referendalnej, do niego na chwileczkę zajrzymy, do tego w tych kolejnych pudełkach. Czy puszkach Pandory. Możliwe jest, że znacząca część elektoratu opozycji nie będzie chciała brać udziału w referendum. No i tutaj pojawiła się taka obawa, że, czy taka plotka, że te trzy karty mielibyśmy dostawać spięte jakimś spinaczem. Czy ta plotka się potwierdziła? Nie, ta plotka się nie potwierdziła i zdementowała ją szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Karty referendalna, Sejmowa i do Senatu nie będą spięte. To było bardzo interesujące, bo ta informacja, która krążyła po internecie, była tak sformułowana jak takie informacje na temat tego, że mamy zafoliować telefony ponieważ będzie jakaś katastrofa grozi nam ym, emisja fal 5G to było mm -hmm. w podobny sposób sformułowane i y, ten kto w ogóle rozumie czym jest karta wyborcza widział dość szybko że to jest niemożliwe znaczy spięcie zszycie kart oznacza ich zniszczenie zniszczenie no dokumentu tego nie wolno zrobić z kolei y, z, y, założenie spinacza na trzy karty w sytuacji, w której komisje wyborcze i tak mają dużo roboty, też się wydawało niemożliwe, żeby to dało się przeprowadzić. Oczywiście jest tak, że komisje składają karty razem, w różny sposób to przygotowują, ale nie jest tak, że to zostanie zszyte i uniemożliwi nam nie wzięcie którejś z kart. To jest nieprawda. Możemy wziąć kartę do Sejmu, możemy wziąć kartę do Senatu i możemy wziąć kartę referendalną. Możemy odmówić wzięcia dwóch z nich albo jednej. Istotne jest to, że kwitując, podchodząc do stołu komisji wyborczej, wypełniając, podpisując się na liście wyborców, mamy przypilnować, żeby członek komisji wyborczej oznaczył nasze nieprzyjęcie karty. Którejś, czyli y, nieprzyjęcie karty do y, referendum, mm -hmm. na przykład, jeżeli taki jest nasz wybór. Bo jak rozumiem, y, no, pytanie brzmi dla tych osób, które trochę boją się pokazać, prawda, ten swój wybór, czy one jeszcze mogą coś innego zrobić poza nie karty i yy, jakby wymuszeniem, czy poproszeniem członka komisji o wpisanie tego do protokołu. Swoją drogą gdzieś wyczytałem, czy to, że on musi użyć konkretnego sformułowania bez referendum, czy po prostu jakby w dowolny sposób może to zapisać? W 51. punkcie uchwały referendalnej, uchwa uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 211 na 2023 jest zapisane konkretne sformułowanie którego komisja musi użyć. ona mm -hmm. jest dość długie. Okej, okay, nie będziemy e, go w całości więc, tutaj. No, Zorientują się Państwo w komisji wyborczej, jak to będzie wyglądało. Możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, dla tych, którzy, którym naprawdę zale zależy na tym, żeby tej karty referendalnej nie brać, a jednocześnie obawiają się jakiegoś ostracyzmu, czy naznaczenia, czy no właśnie utraty tajności w obrębie swojej komisji, proponuję, żeby do 12 października pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i po prostu zagłosować. Trzy komisje dalej, tam gdzie ludzie nas nie znają. Hmm. Druga, opcja, druga opcja jest taka, żeby. Przypomnę też, że frekwencja jest liczona z urny, czyli każda karta, która wpadnie do środka do urny, jest tą kartą, która, jest, która liczy się do frekwencji i która e, zobowiązuje władzę do realizacji woli narodu, ale do tego proponuję, żebyśmy przeszli za chwilę. Drugą opcją jest to, że zostawiamy kartę na stole, no i komisja powinna te karty zebrać i zakwalifikować je następnie na końcu jako karty nieużyte. Mhm. Tutaj musimy mieć zaufanie do mężów, zaufania i obserwatorów, że przypilnują tego, żeby. Nikt tam nie dorzucił do kubki z urny. Tak, I, ale oczywiście wśród, przypomnę, tylko członków komisji wyborczej są przedstawiciele komitetów wyborczych. To nie jest tak, że to są członkowie komisji wyborczej, pochodzą tylko z jednego środowiska politycznego. Więc drugą możemy zostawić na stole. Trzecią opcją, kiedy jednak stwierdzamy, że chcemy wrzucić tą kartę, bo nie chcemy być w jakikolwiek sposób naznaczeni, możemy ją po prostu unieważnić, czyli skreślić, postawić znaki X zarówno w, przy odpowiedzi taki, jak i nie we wszystkich czterech pytaniach, i wtedy to, to, ta karta na pewno będzie nieważna i nie będzie mogła być użyta w żaden inny sposób, poza tym, że jest liczona do frekwencji. No, no i ostatnia hardkorowa, tak to wyrażę, opcja, no to przedarcie karty bądź jej wyniesienie z lokalu, natomiast to wiąże się z tym, że możemy być pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ zarówno zniszczenie, jak i wyniesienie karty z lokalu wyborczego jest wykroczeniem. Wykroczeniem. No ja jestem zwolennikiem takiej opcji, że... Komuś już ten referendum jakby spędza sen z oczu i podjęcie decyzji w tej sprawie to niech po prostu zagłosuje i już znaczy kluczowa rzecz to jest taka żeby te wszystkie takie rozkminy jak to się mówi referendalne nie zmniejszyły nam frekwencji w wyborach do sejmu i senatu bo one są kluczowe więc jeśli państwo nie mogą z tych pięciu opcji niczego wybrać i nie widzą specjalnie generalnie sprawa państwu dyskomfort samo zastanawiania się o tym co zrobić z tym referendum niech państwo wrzucą tą kartę postawią gdzieś ten krzyż krzyżyk tam gdzie czy te cztery krzyżyki tam gdzie państwu one odpowiadają, ale przede wszystkim wzięli udział w głównym referendum, w którym będą wybory do sejmu i senatu. Podtrzymując to co mówisz, powiem tak, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra, nie ma żadnego znaczenia jak zagłosujemy w referendum, ponieważ i tak przeprowadzi yy, wprowadzi ustawy czy przepisy, które będzie uważało za słuszne, czy to jest wola wyrażona w referendum czy nie. Jeżeli jednak Prawo i Sprawiedliwość przegra te wybory, i opozycja będzie rządzić, to formuła tych pytań uniemożliwia napisanie ustaw oraz sposób prowadzenia tego referendum z pogwałceniem zasad poprawnego procesu legislacyjnego powoduje, że nie trzeba brać wyników tego referendum pod uwagę, bo to nie jest referendum, to jest plebiscyt przeprowadzony niezgodnie z przepisami. W związku z tym tutaj podbijając to, co powiedziałeś przed chwilą, proszę państwa, idziemy zagłosować, wybieramy kandydatów do Sejmu i Senatu, a kwestię referendum załatwiamy tak jak nam wygodnie. Tak jak chcemy. No zawsze że mówiąc o takim na przykład przenoszeniu na język prawa tych różnych sformułowań, to na przykład powiedzmy sobie, że tam gdzieś jest pytanie o wyprzedaż majątku państwowego. Na przykład jak ktoś sprzeda część majątku państwowego strasznie drogo, to to jest wyprzedaż czy nie jest wyprzedaż, prawda? No słownikowo wyprzedaż to jest sprzedaż z obniżoną ceną. Więc tak, tych takich nacechowanych i dziwnie użytych słów w tych pytaniach jest sama masa. Nie będziemy sobie tym zawracać głowę. Za to przejmie, przejdziemy do innej kwestii, która Wiem, że rozgrzewała dużą część wyborców, zwłaszcza opozycji, przed tymi wyborami, czyli tak zwanej turystyki wyborczej. Czyli rozmawiamy o sytuacji, w której ludzie myślą, no dobra, no to jak mamy taką sytuację, za, za chwileczkę powiemy skąd to się wzięło, że w niektórych okręgach mój głos jest słabszy, a w niektórych jest silniejszy, to ja mieszkam w tym okręgu, że mój głos jest słabszy, i pojadę do jakiegoś innego okręgu, zagłosuję. I to będzie bardzo dobrze z korzyścią dla opozycji. Będzie bardzo dobrze? Czyli jak na przykład pojedę do sulejówka? Z Warszawy dwa są popularne kierunki: pierwszy to sulejówek, a drugi to kielce. No, czy generalnie województwo świętokrzyskie. Czy to ma sens? Korekta demograficzna, czyli zacznijmy od początku. Ym... Jesteśmy z państwem, w którym mieszkańcy migrują i w związku z tym zwiększa bądź zmniejsza się liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. W Konstytucji mamy zagwarantowane, zagwarantowaną ró równość wyborów, czyli obywatele z danego terenu, ich liczba musi się przekładać na liczbę mandatów, liczbę posłów, którzy wchodzą do Sejmu. Od 2014 roku ta korekta demograficzna nie jest przeprowadzana. Ostatni raz Państwa Komisja Wyborcza zgłosiła się w sprawie, zmiany m, liczby mandatów wybieranych w poszczególnych okręgach. W styczniu pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie uważała tego za konieczne, żeby poddać to pod debatę sejmową, bo to, to, to o tym musi zadecydować Sejm. Mamy 11 ja tylko się, okręgów... Ja tylko powiem, że no głównie dlatego nie chciałem tego poddać pod głosowanie, że te utrzymanie tych starych liczb mandatów z poszczególnych okręgów jest korzystne dla PiSu, bo akurat PiS ma większe poparcie w tych okręgach, z których ludzie migrują, a nie w tych, do których ludzie migrują, prawda? Więc... Tam leży pewna jednak polityczna przyczyna, a nie tylko techniczna, że to nie zostało załatwione. No i w odpowiedzi na tę polityczną przyczynę, tutaj szereg osób, które zajmują się liczeniem i szacowaniem właśnie tej, jak przechyt, znaczy jakby. Jak, jak poradzić sobie system. z tym, jak przechytrzyć system? Jak sobie dać radę z, z tym, że nie mamy tej korekty demograficznej przeprowadzonej w sposób prawny? No zaproponowały, okej, okay, no to wobec tego pojedźmy do tych okręgów, w których y, wzmocnienie głosu opozycji jest łatwiejsze, bo ten głos kosztuje kilka tysięcy głosów y, albo kilkadziesiąt tysięcy głosów, y, a w Warszawie i tak głosy, y, y, tych głosów na opozycję jest na tyle dużo, że one zupełnie wystarczą. Powiem tak. Ja osobiście uważam tą turystykę wyborczą za pomysł szalony, oczywiście intelektualnie bardzo ciekawy, natomiast nikt z nas, z tych osób, które tą turystykę wyborczą promują, no nie bierze odpowiedzialności za to, że ktoś musiałby do tego solejówka pojechać. Wyobraźmy sobie nawet 20 tysięcy ludzi głosujących. W Sulejówku trzeba podstawić jakieś autokary albo samochody. Ci ludzie muszą być uzbrojeni w zaświadczenia do, o prawie do głosowania, muszą ich nie zgubić albo muszą się przypisać. Wreszcie komisje wyborcze muszą mieć um, odpowiednią liczbę kart do głosowania wydrukowaną um, po to, żeby móc ten um, najazd warszawiaków Ech. przyjąć. Ja powiem tak, zachęcam państwa do tego, żeby... Wejść na Wam prawo wiedzieć, zrobić wyszukiwanie, porównywarkę poglądów, znaleźć kandydata lub kandydatkę, którzy są dla Was najbliżsi. I zagłosować po prostu zgodnie z tym, co czujecie, oczywiście biorąc pewnie pod uwagę listę przede wszystkim, tak, bo wybieramy właśnie listę, a potem szukamy tej, tej osoby, która jest dla nas najważniejsza, której albo chcemy powiedzieć, wiem, że kandyduje z piątego miejsca, ale chcemy jej czy jemu powiedzieć, dla mnie jest ważne to, co robisz, daję ci ten głos. Oczywiście ten głos wzmacnia listę przede wszystkim, czyli wchodzą ci, którzy dostali najwięcej ale dzięki temu naszemu głosowi wzmacniamy tę listę, a temu naszemu kandydatowi czy kandydatce właśnie dajemy sygnał do tego, żeby nie schodziła czy nie schodził ze swojej politycznej drogi, na no pewnej służby, której, którą chce dla nas pełnić. Wydaje mi się, że to będzie znacznie bardziej skuteczne i też satysfakcjonujące dla nas, jeżeli to zrobimy. Bo oczywiście przez ostatni tydzień otrzymuję wiele pytań telefonicznych również czy organizować wyjazd na przykład całego zespołu. Na przykład menadżer drugiej, dużej firmy dzwoni do mnie czy ma organizować autokary, żeby pojechać do Elbląga ze swoim zespołem programistów. Myślę sobie, wydaje mi się, że lepiej było, żeby ci programiści i ich znajomi wiedzieli jak mają zagłosować tutaj w Warszawie, dlatego że podejrzewam, że duża część z nich nigdy tutaj nie głosowała w tym mieście. Mm. I może się okazać, że nie wiedzą, gdzie jest ten najbliższy lokal wyborczy na Targówku, Mokotowie albo Bielanach, gdzie mieszkają i że w rezultacie spędzą tą niedzielę, a nie załatwiłem tego zaświadczenia o prawie do głosowania, nie przepisałem się, a dobra, jakoś to będzie. A potem już będzie za późno. A potem już będzie za późno. Ta nasza odpowiedzialność powinna być, to wzmocnienie w ogóle uczestnictwa ludzi w wyborach powinno nie polegać na tym, że będziemy organizować wyjazd do Sulejówka, tylko że powiemy Trzem, czterem osobom wokół nas, które się wahają, czy w ogóle iść zagłosować i które być może właśnie nie wiedzą, jak mają to zrobić, bo nigdy tego nie robiły w tym mieście albo w ogóle nigdy nie głosowały, jak mają to zrobić. Czyli sprawdź w centralnym rejestrze wyborców, gdzie jest Twoje prawo do głosowania. Masz jeszcze te dwa dni do tego, żeby zmienić przypisać się w miejscu, w którym jesteś do głosowania albo wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania gdziekolwiek w Polsce, a następnie idź w niedzielę i wybierz. Posła albo posłankę, i tak samo zagłosuj w wyborach do Senatu. No widzisz, no ja tak zrobiłem w poprzednich wyborach parlamentarnych, jak ty radzisz, czyli zagłosowałem na kandydatkę, która była nisko na liście, ale na liście którą wspierałem, bo właśnie bardzo doceniałem jej działalność edukacyjną. Akurat ona się specjalizowała w tej dziedzinie. Ona wprawdzie do Sejmu nie weszła, no ale przynajmniej poparłem osobę, która rzeczywiście coś dobrego robi. Przy okazji rozwiejmy jeszcze jedną nieprawdę czy mit, który krąży, bo takie pytanie dostałem od dorosłej córki, znaczy jeśli zagłosujemy na osobę, która nie jest na tak zwanym miejscu biorącym, to dla listy ten głos się liczy tak samo jak na osobę na miejscu biorącym. Także nie wahajmy się poprzeć tych osób, które są gdzieś tam niżej na liście. Nasz głos będzie się liczył w tym samym stopniu co, co każdy inny, a przy okazji wesprzemy też osoby, które być może w przyszłości e, staną się ważnymi działaczami partii i posłami. I jeszcze jeden argument przeciwko tej y, turystyce wyborczej, dla mnie bardzo istotny, to jest taki, że jedna rzecz to jest tak zwana y, teoretyczna siła głosu, tak? Znaczy, że tam, nie wiem, w jednym okręgu 70 tysięcy ludzi wybiera jednego posła, a w drugim tam 100 tysięcy. Istotny jest taki y, już bezpośredni wyborczy układ tych głosów. Znaczy, czy w danym okręgu te opozycja i PiS są blisko siebie, czy daleko siebie. Czyli krótko mówiąc, że ten jeden, dwa, trzy, pięć, 100 głosów o czymś rozstrzygnie, czy nie rozstrzygnie? Jak patrzyłem w zeszłym tygodniu na prognozę wyborczą Daniela Persa, to wśród tych okręgów, gdzie właśnie niewielka liczba głosów może spowodować, że albo PiS, albo opozycja weźmie jeden z mandatów, jest okręg warszawski. Więc jeśli państwo wyjadą z tej Warszawy, może się skończyć tym, że tam, gdzie państwo pojedziecie, opozycja nie zdobędzie mandatu, za to. W Warszawie ten mandat straci i ten bilans może być negatywny, ale większość ekspertów uważa, że skala tej turystyki jest taka, że jak śpiewał Jan Kaczmarek kiedyś, pero pero, bilans musi wyjść na zero, więc być może te wysiłki też jakby do niczego nie doprowadzą. No dobra, to są technikalia wyborcze, pogadaliśmy o tym. Ja bym jeszcze na koniec wrócił do tematu, o którym już raz rozmawialiśmy przy okazji właśnie, właśnie referendum czyli no, do tematu finansowania kampanii, bo to jest coś, co wielu z nas w tym momencie obserwuje i no, trochę ręce opadają, bo widzimy różne takie elementy włączania się w kampanię aparatu państwa, spółek, skarbu państwa itd., itd., no, które sprawiają, że te wybory y, no, nie wydają się równe. Tak? Y, kilka przykładów, pamiętamy o tych wszystkich piknikach 800, piknikach wojskowych. W telewizji w tej chwili bez przerwy pojawiają się reklamy spółek Skarbu Państwa różnego rodzaju, które niby są spółka, reklami, reklamami spółek Skarbu Państwa, ale tak naprawdę są reklamami działalności obecnego, obecnego rządu PIS. Fundacje spółek Skarbu Państwa w sposób absolutnie oficjalny włączają się do kampanii referendalnej. Mówiliśmy o tym zagrożeniu. I tam y, płacą za kolejne spoty, y, czy reklamy, które no, w jasny sposób są, są częścią kampanii, kampanii PiSu. Czy my w ogóle jako taki przeciętny wyborca możemy coś z tym zrobić, czy na razie możemy ewentualnie złorzeczyć? No niestety możemy złorzeczyć, albo możemy się też po prostu odpornić na... Czy to się dało po to odpornić? No jest to... Wprowadzenie, wprowadzanie wyborców w błąd, ale nie wprost, to znaczy, że ktoś mówi nieprawdę, nawet jeżeli w tych spotach pojawia się nieprawda, pojawiają się manipulacje, czyli przedstawianie rzeczywistości nie do końca taką, jaką ona jest. Przede wszystkim podsta podstawową nierównością wyborczą jest to, że, spółki, że fundacje spółek skarbu państwa, yy, czyli podmiotów zależnych czy zarządzanych przez rząd, yy, czyli pośrednio należące do nas wszystkich jako obywateli, Jakkolwiek brzmi to bardzo abstrakcyjnie, prowadzą kampanię referendalną w tej chwili. I, a ta kampania referendalna wzmacnia cztery podstawowe komunikaty Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą widzieliśmy to we wczorajszej debacie. Te pytania dotyczyły pytań referendalnych, tak naprawdę. Mamy coś w rodzaju domu mediowego, czyli Sigma, Sigma BIS. Jeżeli wejdziemy w bibliotekę reklam, czy to na YouTubie czy na Facebooku, ale przede wszystkim w tą bibliotekę reklam Google'a, no to zobaczymy, że te wszystkie reklamy dotyczące referendum, które nam się wyświetlają, są ustawione przez SIGMY, a są finansowane przez spółki Skarbu Państwa, czy to Orlen. nawet, albo Orlen na przykład nie przystąpił do kampanii referendalnej, ale to nie przeszkadza mu finansować tych reklam, które są na YouTubie. O, i to jest bardzo ciekawe. Do kampanii referendalnej przystąpiły niektóre... Z Fundacji Spółek Skarbu Państwa i one przygotowały spoty telewizyjne do, i radiowe do mediów tak zwanych publicznych. Natomiast Orlen sponsoruje to, co, jest, co się wyświetla przed na przykład przed spotami profrekwencyjnymi, które są kierowane do kobiet. Mamy dwie reklamy sponsorowane przez Orlen, wstawione właśnie przez Sigmę dotyczące referendum to wszystko będziemy mogli dopiero stwierdzić ile te jakie to były kwoty i w jakiej skali mniej więcej w marcu mm -hmm. przy czym spółki skarbu państwa już teraz odmawiają informacji i fundacje spółek skarbu państwa w trybie dostępu do informacji publicznej na temat tego e jakie kwoty e przeznaczyły na e zrobienie kampanii referendalnej więc być może nie dowiemy się tego nigdy wyzwanie które stoi przed nami wydaje mi się że już można o tym mówić Pewnie jesteśmy obydwoje rozczarowani tym, że wiemy o nieprawidłowościach związanych z finansowaniem kampanii mniej więcej od półtora roku, mm. kiedy zaczęliśmy obserwować różnego rodzaju ruchy: czy finansowanie poprzez Narodowy Instytut Wolności, czy finansowanie poprzez poszczególne fundusze w poszczególnych ministerstwach, czy wreszcie m, finansowanie kół gospodyń wiejskich właśnie przez spółki Skarbu Państwa, Ochotniczych Straży Pożarnych z, z, z rezerwy. Y, czy wreszcie potem pikniki i wojskowe i 800, i to w ogóle biorę po prostu tak z grubsza pokazuje, a ty, tych działań było więcej. E, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, i na samym końcu weszło referendum, którego e, podstawowym elementem jest właśnie możliwość dokapitalizowania e, kampanii wyborczej. I teraz, e, co my możemy z tym zrobić? My musimy zrobić z tym tyle, że zaraz po wyborach, jeżeli prawo i sprawiedliwość wygra, to wymyśleć, czy opracować sposób na to, żeby jednak zbadać mm. i stwierdzić, dlaczego do tego, to jest nieprawidłowe. Tak. Mm -hmm. A z drugiej strony, jeżeli wygra opozycja, to na pewno nie dopuścić do tego, żeby tego rodzaju działania mogły być wykorzystywane czy prowadzone przez ugrupowania opozycji demokratycznej. Bo oczywiście można powiedzieć, że ktoś może mieć chętkę, żeby pewne z tych modeli powtórzyć. Na pewno jest tak, że... Miliony, a być może miliardy zostały przeznaczone na komunikację prawa i sprawiedliwości mm. przez ostatnie dwa lata. I mimo tego, bo chciałam zakończyć czymś pozytywnym, mimo tego mamy olbrzymią ofensywę komunikacyjną obywateli, którzy się z tym nie zgadzają i którzy w bardzo różny sposób sfinansowali kampanie informacyjne i profrekwencyjne, które informują o tym, że z pewną wizją świata po prostu się Niektórzy z nas y, nie chcą zgodzić. Y, I oczywiście kłopot polega na tym, że żyjemy w bańkach komunikacyjnych mm. i tej, część tej informacji nigdy nie dotrze ani do jednych, ani do drugich. I, Prawo i Sprawiedliwość ma y, nadspodziewanie więcej pieniędzy na to, żeby dotrzeć też, że tak powiem, do tej drugiej strony, czyli y, do tych, którzy nie chcieliby przekazów z Orlenu. No dla mnie, a propos przekazów z Orlenu, chyba najciekawszą y, rzeczą to były takie, są takie y, gazetki, to się chyba nazywa Orlen Cafe. Wszystkie stacje Orlenu jakiś miesiąc temu były nimi zawalone, i w zasadzie każdy mógł je sobie wziąć. To one tak trochę na, naśladują takie magazyny, jakie się dostaje w samolotach do czytania. Czyli teoretycznie tam powinny być lekkie, lifestyle'owe teksty, to sobie ugotować, dokąd można pojechać, prawda? jak się zatankuje w orlenie i tak dalej. No, same gazetki albo były wypełnione artykułami o tym, jak wspaniale rządzi nami Prawo i Sprawiedliwość, oraz, co bardzo ciekawe, chyba z trzy teksty było na temat tego, jacy straszni są Niemcy, prawda, oraz na temat niewątpliwych i rzeczywistych. Krzywd i zbrodni popełnionych przez wojska hitlerowskie podczas II wojny światowej, ale nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce, żeby coś takiego zrobić. Ja bym jeszcze trochę porozmawiał o tej drugiej stronie. Mówi się, że w, tej, w tych wyborach jakąś rolę, niektórzy mówią większą lub mniejszą, mogą rozegrać niezdecydowani, mówi się o różnych grupach, ale rzeczywiście tych kampanii skierowanych do niezdecydowanych najwięcej dotyczy młodych kobiet. I tych inicjatyw jest w tej chwili już chyba kilkadziesiąt, no na pewno powyżej dwudziestu, bo, bo o tyle o tylu słyszałem, Więc pierwsze jest pytanie, dlaczego te młode kobiety tak trzeba uruchamiać do głosowania, skoro no wiele rzeczy, które dotyczyły ich bezpośrednio działy się w tych ostatnich latach z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego na czele. Czyli czemu, czemu ten wysiłek w ogóle jest potrzebny? To powinna być grupa, która jest silnie zmobilizowana. No i druga rzecz, Pytanie brzmi, no czy od przybytku tej głowa boli, czy nie boli? Znaczy, Czy powinniśmy się cieszyć, że tych akcji takich spontanicznych z różnych miejsc jest tak dużo, że w końcu któreś do, do kogoś trafią, czy też właśnie jest przeciwnie, że te kobiety sobie pomyślą, o Jezu, jak nas tak wszyscy nakłaniają do tego głosowania, to my może nie pójdziemy? Mamy trzy grupy obywatelsko wykluczonych. Jednym, jednym, jedną grupą to są młodzi wyborcy, czyli powiedzmy do tego 27. roku życia, Niezależnie od tego, że młodość dzisiaj się przesuwa, ale nazwijmy ich w ten sposób. Drugą grupą są kobiety, 18-39, które w badaniach jeszcze wiosną wychodziło, że one nie pójdą zagłosować, ponieważ no przede wszystkim polityka czy polityczność, decyzje polityczne nie są, nie są tym, o czym one myślą i co ich dotyczy. Poza tym, że one ich dotykają na koniec, ale one nie łączą tych dwóch faktów i nie uważają, że już mają zagłosować. No i trzecią grupą obywatelsko opuszczonych są te, te osoby 30-45, czyli te, które się zajmują na co dzień życiem, mają dzieci, pracę, kredyty, dużo, dużo obowiązków, różnego rodzaju spraw. I wśród, wśród nich też są kobiety, to znaczy pamiętajmy o tym, że tam są dzieci, tam jest szkoła pracująca lepiej albo gorzej, tam są chorujące dzieci, trudność z dostaniem się do lekarza. Mąż często pracujący za granicą, w rozjazdach nie na miejscu. I to są kobiety z, mniej, z mniejszych miejscowości, no, nie ze wsi, tylko z małych miast duża część z nich w, w, w tych badaniach wchodziło, to są po prostu mieszkanki no, zachodniej to, Polski. W tym wieku też często już się zaczynają problemy z rodzicami, którymi trzeba się też zajmować równolegle swoimi dziećmi, rodzicami, pracą, rodziną i tak dalej. Tak, no. i mamy system, który nam nie pomaga, bo i ta szkoła i ta i kolejka do lekarza zarówno dla mnie, dla mojego dziecka i dla moich rodziców jest taka, że ja jestem po prostu staraną kobietą, jeszcze mam się zajmować polityką, nie, to mnie nie interesuje. No i to jest, to jest jedna kwestia i faktycznie na fali tego powstała Duża, dużo kampanii. I teraz no jak się przygotowuje kampanię, no to ona jest przygotowana na sztywno, czyli mamy spot, ewentualne billboardy i treści w internecie i trudno z tym pracować przez cały czas. I tych kampanii faktycznie fakt, że powstało ich tyle, to jest szansa, że one odniosą skutek docierając do kobiet, ponieważ każda z nich wystartowała w trochę innym momencie i trochę inne kwestie komunikowała, na co innego kładła nacisk, inaczej I w inny sposób jest, powiedziałabym, kategoryczna, bo niektóre z nich były ostrzejsze, niektóre były bardziej powiedziałabym, lajtowe, niektóre były angażujące, niektóre się odwoływały do no, takiej siły kobiet, a niektóre właśnie do utraty ich praw. No i duża część z nich była sponsorowana na tyle, że mogły dotrzeć, przebić, że tak powiem, bańkę, czyli nie rozchodziły się tylko organicznie, jak to mówimy, tylko również komercyjnie. Jeżeli chodzi o te kampanie do młodych, najmłodszych, do, tutaj mamy taki kłopot, że nam się wydaje, że ci młodzi muszą się interesować polityką. No, przypomnijmy sobie siebie w wieku lat 19, Do może czytaliśmy gazetę wyborczą, bo po prostu taka była rzeczywistość, nie mieliśmy TikToka i czerpaliśmy z informacje, natomiast nie oszukujmy się to nie było tak, że znaliśmy jakieś inne nazwisko poza yy, kilkoma i nie rozróżnialiśmy tego, kto dzisiaj jest premierem, prezydentem. Naprawdę, proszę Państwa, przypomnijmy to sobie. A dzisiaj ci młodzi ludzie, zalani dużą ilością informacji, oni w tych mediach społecznościowych niekoniecznie otrzymują informację, która jest merytoryczna, podstawowa i pozwala im się w ten świat obywatelski do niego dostąpić. No i w tym momencie pojawia się ktoś taki jak Sław, Sławomir Mencen, który opowiada wszystko, o, wytłumaczy. wszystko wytłumaczy i opowiada o podatkach. Jest to dość proste. I faktycznie media tej pracy nie wykonały, no więc mamy na przykład taki... Niektórzy mówią, że media tę pracę wykonały i stąd z tego powodu Konfederacja, która miała 15-18% w różnych sondażach jeszcze miesiąc temu, teraz ma 7-8%. Być może, taka być może ten przekaz, yy, znaczy być, tak, szereg zdarzeń zarówno medialnych, jak i też takich powiedziałam właśnie TikTokowych czy Instagramowych, czyli takiego... Zejścia, wejścia polityków w przestrzeń online, w której są ci najmłodsi wyborcy, spowodowała, że oni zobaczyli coś jeszcze poza Słowomirem Mencenem, a on się trochę, moim zdaniem, tak jak to śledzę te treści na TikToku, on się trochę zużył. Ja to nazywam, Zgrał. że on się mhm. wylniał po prostu. I jest dość no, taki sam. Jest na przykład taki kanał. Y, orientuj się, mhm. w, którym, w, w którym są takie informacje właśnie wprowadzające w tą przestrzeń polityczną. Dla dorosłego wyborcy pewnie to jest stanowczo za mało i to jest dość zaskakujące. Czy to jest informacja polityczna, która ma kogokolwiek wesprzeć w tym, żeby w świadomy sposób wziął udział w wyborach? No jest, dlatego że to jest ten pierwszy krok do tego, żebym w ogóle zaczęła o sobie myśleć jako obywatelce, która potem będzie miała wpływ na przykład na. Prawa reprodukcyjne, kwestie tego, czy będzie mi łatwiej, czy trudniej pójść do lekarza. Co dopiero zacznę się nad tym zastanawiać po czterdziestce, a nie hmm. kiedy mam 20 lat i myślę sobie: Ale o co w ogóle chodzi? ZUS? Jaki ZUS? Jaki lekarz, tak. Ja pamiętam, że rzeczywiście. Hmm. Miałem chyba przerwę z wizytą u lekarza, swojego lekarza pierwszego kontaktu trwającą mniej więcej ćwierć wieku, prawda? Od ostatniej wizyty do, u pediatry do wieku tam czterdziestu paru lat. Więc wiele osób to, to dotyczy. Na koniec może zrobić tak, że nie będę się kompromitował i nie będę do Państwa apelował, żeby iść na wybory, bo jeżeli ktoś dotrwał do 45 minuty tego podcastu, to zapewne polityką się trochę interesuje i na te wybory pójdzie. Ale wobec tego powiem coś innego. Jeśli Państwo mają chwilę, Warto sprawdzić w swoim otoczeniu przyjaciół, najbliższych kolegów w pracy, rodzinę, podpytać, czy na pewno wzięli zaświadczenie, albo czy na pewno się wybierają na wybory, czy nie mają innych planów. No to są rzeczywiście wybory, w których warto jest wziąć udział, więc być może Państwo, którzy są tak zainteresowani polityką, mogliby być takimi apostołami w frekwencji. Róża Żeblińska, czy coś na koniec jeszcze chciałaby dołożyć? Idźcie, gadajcie ze swoimi znajomymi, bo komuś może być nie po drodze. i życzę Państwu po prostu dobrych wyborów. Tak jest. Życzymy Państwu dobrych wyborów i na tym kończymy. Dziękuję bardzo. To był podcast y, Temat Tygodnia. Moją gościnią była Róża Rzeplińska, a ja już zapraszam Państwa na kolejny podcast Temat Tygodnia już za tydzień, kiedy będziemy rozmawiać o rezultatach tych naszych, miejmy nadzieję, dobrych wyborów. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl